Witam, wrzucam Wam kolejny przepis z serii potrawy na świąteczny stół. Gołąbki wigilijne. Jedna kapusta, najlepiej taka specjalna do gołąbków. Wykrawamy z niej środek, czyli głąb. Do 1 litra gotującej się wody, lekko posolonej, wrzucamy naszą kapustę. Ważne, żeby była wycięciem do dołu. Kilka minut trzymamy ją pod przykryciem i zdejmujemy powoli listki stopniowo. Ważne, żeby liście były jeszcze lekko twardawe. One dojdą sobie w momencie, jak będziemy jeden liść nakładać na drugi. Jeśli przygotujemy liście kapusty, później podczas kręcania gołąbki będą nam się rozrywały. Na patelnię wrzucamy 1/3 kostki masła. Ja tutaj wrzuciłam za dużo, ale zaraz odbiorę. Dorzucamy 4 średnie, pokrojone w kostkę cebule. Lekko solimy. I delikatnie podsmażamy. Do zeszklonej cebuli dorzucamy sobie 4 średnie marchewki starte na grubych oczkach. Wszystko smażymy około 15 minut, co chwileczkę mieszając. Wcześniej podgotowujemy sobie grzyby. Najlepiej moczyć je całą noc, później przepłukać i ugotować do miękkości. I odciskamy. Nie musimy tego robić zbyt dokładnie, ponieważ ten sosik, który zostanie, też nada smaku naszym gołąbkom. Po odciśnięciu musimy je dość drobno posiekać. Oczywiście, jeżeli nie mamy grzybów suszonych, zawsze możemy sobie podsmażyć pieczarkę i do naszego farszu dodać pieczarek, ewentualnie pieczarka pół na pół z grzybkami. Wszystko zależy od tego, ile mamy suszonych grzybów. Ja tutaj ugotowałam wcześniej 300 g ryżu parabolicznego. Dorzucam do niego podsmażoną cebulkę i marchewkę. Ważne, żeby było podsmażone na masełku, bo to też nadaje fajnego smaku naszym gołąbkom. Teraz dorzucamy sobie posiekane grzyby, ewentualnie pieczarkę.
Wyciskamy sobie dwa ząbki czosnku, niewielkie. Odrobinka ziół prowansalskich. Może być tymianek, ja niestety nie miałam, więc dałam zioła. Dodajemy pieprz, sól i odrobinę sosu sojowo-grzybowego do smaku. Wyrabiamy nasz farsz. Teraz pozostało nam już tylko zwinięcie gołąbków. Każdy list z osobna odkrawamy zgrubiałą część, ponieważ jest ona twarda. I ja tutaj gałkownicą do ziemniaków nakładam na środek i zwijam jak na filmiku. Nie lubię dużych gołąbków, lubię jak one są małe, zgrabne. Ważne, żeby zwinąć je dość ciasno. I układamy w brytwance. U mnie wyszło około 20 gołąbków. Teraz przygotowujemy sobie przegotowaną wodę, do której daję dwie kostki rosołowe. Dobrze je rozpuszczamy. Powstałym bulionem zalewamy nasze gołąbki. Tutaj wody mam troszeczkę więcej niż pół litra. Ja jeszcze bardzo delikatnie z góry popuszę solą. Przykrywamy, pieczemy. 180 stopni, 2 godziny. Po tym czasie gołąbki mamy gotowe, pyszne, rumiane, pachnące. Gołąbki najlepiej jest oczywiście podawać z wigilijnym sosem, również z suszonych grzybów. I kolejna pyszna potrawa na nasz świąteczny stół gotowa. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji kanału. Smacznego!